Radzę je kupować, a przynajmniej korzystać z mleka czy pasty kokosowej, bo ma fantastyczny smak i rzeczywiście dobrze robi nam na nasze ciało, mięśnie. I duszę. I duszę. Powiem ci, że bardzo dobre. Jednak to mleczko kokosowe dużo daje takiej fajnej... Takiego fajnego posmaku, prawda? Tak. No dobra, to zabieram się na trening. Mamy ulubioną wodę, czyli ulubiony napój sportowca. Podstawa, no. U sportowców rzeczywiście jest to bardzo ważne. I... No, płyny trzeba uzupełniać, tak jak jest też, tak w samochodzie, benzynę trzeba dolać. No to dolaliśmy benzyny, a teraz czas na trening. Słuchaj, gdybyś chciał swoje ciało potraktować jak mapę, to która z tych części na tej mapie byłaby najbardziej umięśniona? Ja ciebie powiem szczerze, że hokeiści oczywiście zawsze słyną z dosyć silnych ud. No właśnie, a jak jest z brzuchem? Uwaga, pokaż brzuch, pam. Twardy też jest jak okay, skała. Okay. Trzyma się. Nie, brzuch jest naprawdę bardzo ważny generalnie. Nawet jak ludzie mają problem czy przecież z plecami, czy z lędźwiami tutaj, to wszystko zależy brzuch od tego, stabilizuje brzuch cały, stabilizuje tak, i cały kręgosłup. Rzeczy... Znasz to urządzenie? Urządzenie znam, ale do brzucha nie wykorzystywałem. Aha, do czegoś innego. Usiądź sobie wygodnie na tym urządzeniu. Zobaczymy. A da się wygodnie? No to dobrze. I teraz spróbujemy ustabilizować sylwetkę, unieść nogi do góry. I właśnie, zobaczcie, nawet Czerkaski się tutaj trzęsie troszeczkę, a ja spróbuję trochę tobą pokręcić, a ty tak napinaj mięśnie brzucha, żebyś mi nie spadł z tego urządzenia. Zobaczcie, to urządzenie nazywa się Bosu. To jest jakby przepołowiona piłka. Czujesz, prawda? A, oczywiście, cały czas pracuje. Uśmiecha się, a mięśnie pracują. Mogę zajrzeć? Ale twardo! Teraz na przykład możesz mieć wody zamiast ciężarków, ale można to zrobić z hantlami w dwóch rękach i postaraj się przenosić ręce na mysie skośnie raz w jedną, raz w drugą stronę. Właśnie, raz w jedną, raz w drugą stronę. I pierwszy raz w życiu to robię, tak, że to całkiem nie... I teraz w przeciwnym kierunku kolana. I to jest doskonałe ćwiczenie na mięśnie brzucha, które wam polecam. Ponieważ na nowy rok pomyślałam sobie, że to będzie od nas najlepszy prezent ćwiczenia na mięśnie brzucha, bo któż nie marzy o wciągniętym, fajnym brzuchu. Tak, dobrze, to teraz prawda. Ty pokaż swoje drugie ćwiczenie, które najczęściej robiłeś. Może już nie tak skomplikowane czasami, bo naprawdę dla nowicjuszy nie jest to łatwe. No nie jest łatwe. Ale coś prostego, domowego. Coś domowego, tak, można nawet leżąc. Obserwując sobie jakiś telewizor, coś, kładziemy się wygodnie. Czekaj, ja sobie też wezmę matę. Tak, ja zapraszam. Też poćwiczę, zobaczymy, kto lepszy. I po prostu unosisz lekko nogi. Mhm. Nie do końca nawet musimy. Możemy oczywiście z wariantem wyższym i spuszczamy w dół, oczywiście nie dotykając ziemi, tak? Ale staramy się lędźwie tutaj rzeczywiście trzymać jak najbardziej. Żeby łatwiej możemy zrobić taki, 90 stopni. I teraz po prostu kładźmy. I trzymajmy. A najlepsze jeszcze jest, to jest jeszcze jedno, że podnosimy, delikatnie, oczywiście głowa leży, podnosimy delikatnie same biodra i kładziemy. I ta partia mięśni, czyli często ćwiczymy mięśnie, na przykład scyzoryki i tak dalej, górna partia mięśni, ale ta dolna jest najtrudniejsza do wypracowania. Najtrudniejsza. I na tą dolną partią mięśni idealnie jest to ćwiczenie. I o tej partii czasami mięśni zapominamy. To urządzenie jest bardzo fajne. Na tym można zrobić tak zwany scyzoryk. Ty jesteś lepszy. Ja czy ty? Nie, no ty, no słuchaj, no, ty jesteś moim mistrzem dzisiaj. Przyklejony kręgosłup, nogi pod kątem prostym i postaraj się właśnie siłą mięśni tak napiąć mięśnie brzucha. Muszę wam powiedzieć, i robimy wolno te ćwiczenia. I jak opadamy, tak samo wolno. Nie zrywajmy ćwiczeń, bo to jest absolutnie niedobre. Świetnie, że to wolno powiedziałeś, bo czym wolniej... też wolno. Czym wolniej, tym bardziej pracują mięśnie brzucha. No to jeszcze raz, dajemy. Słuchajcie, ja wiem, że te mięśnie brzucha są zaniedbane, ale proponuję w
każdym momencie je ćwiczyć. Nawet kiedy teraz oglądacie nas, to wystarczy napiąć mięśnie brzucha. Tym bardziej do plaży mam jeszcze parę miesięcy, zanim wyjdziemy na plażę, także jest, czyli co, jest warto. Damy radę, co? Jasne. Sztuka życia to jest umiejętne odnalezienie się w danym środowisku. Bo czy to jest w wielkim mieście, czy to jest w mojej wiosce, czy to jest na Mazurach, na Łódce, czy w korporacji. To jest rzeczywiście coś, co sami tworzymy. Często niejednokrotnie nie mamy wpływu na wielkie decyzje, co się dzieją, ale na te małe decyzje i na te małe kroki, które stawiamy, na pewno mamy. I to jest ważne, żeby stawiać je tak, żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, że się zrobiło coś źle. Tak wygląda mój Mariusz Czerkawski za 5.12, tuż przed nocą sylwestrową. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.